bardzo szybko zorientował się, że coś jest nie tak, że w jego miejsce wskoczył jakiś inny mężczyzna. Niektórzy się śmiali, że jest o żonę zazdrosny, ale pewnie, jak mówi piosenka, nie ma miłości bez zazdrości. Zamachnął się nagle tą reklamówką i z całej siły uderzył Sławka w głowę. No, był to potężny cios, ponieważ w reklamówce w środku była. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj zamówiliśmy cappuccino, ale to też nie bez powodu, dlatego że cappuccino w tym odcinku jest jednym z takich morderczych rekwizytów. Spróbuję moje cappuccino. Jest bardzo dobre. Natomiast to, które spróbował Sławek, też z pozoru było bardzo dobre. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. To było lato 2004 roku, 19 lipca. Wyjątkowo piękny dzień, wcześnie rano, ale już było wysoko słońce. Pewien mieszkaniec Łabuń, to taka niewielka miejscowość w powiecie zamojskim, wracał do domu. W pewnej chwili zobaczył, że coś leży przy drodze. Podszedł bliżej i zobaczył, że to jest człowiek, że leży tam człowiek. Wbrew pozorom, ja bym powiedział, w niektórych miejscowościach to, że ktoś leży w rowie, nie jest niczym nadzwyczajnym, dlatego że bywa, że ktoś po prostu po weekendzie, a to był poniedziałek, po weekendzie wraca do domu strudzony imprezą, strudzony tym, co działo się poprzedniego wieczoru. No po prostu w tym rowie odpoczywa, budzi się, potem idzie do domu i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Ludzie są do tego przyzwyczajeni. No, tym razem jednak tak nie było. Od razu było widać, że sprawa wygląda na dużo poważniejszą. Marzena i Sławek poznali się w roku 1999. Poznali się na dyskotece, albo jak ktoś woli, na takiej wiejskiej potańcówce. To, że w ogóle Sławek z Marzeną zaczęli rozmawiać, to już było dziwne. Dziwne zarówno dla ich znajomych, przyjaciół, jak i dla rodziny, a że nawiązali jakiś kontakt, no to było już szczególnie zadziwiające, ponieważ obydwoje byli zupełnie inni. Marzena była taką, powiedziałbym, miejscową pięknością. Długie blond włosy, szczupła, zgrabna. No, chciała czegoś od życia. Rzutka, kreatywna. Marzena miała, powiedziałbym, takie duże marzenia. Chciała wyjechać w świat, chciała poznawać ludzi, chciała się bawić. Była bystra. Natomiast Sławek był jej przeciwieństwem. Nawet jako mężczyzna, raczej niski, krępy, ale stonowany, schowany, nie mający takiego swojego zdania. Bardziej to typ takiego domatora, który marzył o tym, żeby swoje życie spędzić u boku kobiety, dzieci, aby pracować. I rzeczywiście ludzie o Sławku mówili: pracowity, dobry człowiek. I rzeczywiście Marzena i Sławek nawiązali początkowo taką nić przyjaźni, potem stali się parą. To chyba na zasadzie takiej, że przeciwieństwa się zbliżają, ale Sławek z Marzeną zbliżyli się tak bardzo, że kilka miesięcy później po tej potańcówce ogłosili swoje zaręczyny, a jakiś czas później wzięli także ślub. I urodziła im się zdrowa, śliczna córeczka Paulinka. Jak to mówimy czasami, wschodnie tereny czy ściana wschodnia zawsze była jakoś tak dotknięta jakimiś różnego rodzaju niepowodzeniami czy klęskami. Tak było od wieków, bo to różnego rodzaju wojny, powstania, pacyfikacje,
partyzantka, gdzie nie wiadomo kto z kim był, potem bandy, potem władza ludowa. No i tak się to toczy niestety od wieków. Ludziom żyło się tam zwykle ciężko, bo i brak przemysłu, nie najlepsze ziemie, a i w ostatnich latach, sami wiecie, najpierw COVID, a teraz wojna na Ukrainie, co spowodowało, że na wschód jeździ bardzo mało turystów. To był też bardzo trudny okres, początek lat 2000, ogromne bezrobocie sięgające tam właśnie na wschodzie około 20%. I tutaj Sławek miał niejako szczęście, dlatego że pracował w składzie budowlanym. Może nie zarabiał jakichś wielkich kokosów, ale na normalne życie starczało. Więc na pewno Sławek mógł się czuć takim szczęściarzem, bo przecież poderwał super dziewczynę, że miał udaną córkę, że miał pracę. No na pewno on w swoim mniemaniu musiał zrobić wszystko, żeby zapewnić im godziwy byt, no bo zdawał sobie sprawę z tego, że ta super dziewczyna, jak on nie wywiąże się ze swoich obowiązków, to być może znajdzie sobie po prostu innego. Na pewno w nim taki niepokój był, więc Sławek robił wszystko, żeby sprostać zadaniu, żeby spełniać życzenia Marzeny. I tak to, ale był w jakiś sposób na pewno szczęśliwy, zadowolony, że tak się dzieje, bo tak na to wszystko wskazywał. Sławek faktycznie opiekował się rodziną, co mógł, to robił, pracował w tym składzie budowlanym. Niektórzy się śmiali, że jest o żonę zazdrosny, ale pewnie, jak mówi piosenka, nie ma miłości bez zazdrości. Trochę mi też przypominał tego Leszka z serialu, pamiętacie, Daleko od szosy, który jak poznał dziewczynę z miasta, to rzeczywiście starał się stanąć na wysokości zadania, no i dać siebie dosłownie wszystko. I tak było właśnie ze Sławkiem. Pracował, opiekował się, wybaczał Marzenie, jeżeli tylko zrobiła coś złego. Ale lata niestety mijały. Paulinka dorastała. Też chcieli ją wychować na taką światową dziewczynę. Potrzeby były coraz większe. Tych pieniędzy ze składu budowlanego nie było zbyt dużo. W sumie postanowili, że Sławek pojedzie na Saksy. Faktycznie wyjechał z kraju. Najpierw pracował w Szwecji, a potem pojechał do Niemiec. No, tych pieniędzy wtedy było już dużo, dużo więcej. Marzena sobie mogła pozwolić na dużo więcej, ponieważ Sławek te pieniądze przysyłał cały czas do kraju. Ona też jak gdyby wtedy odżyła. Trochę stała się taką słomianą wdową. Miała wprawdzie na wychowaniu pod opieką córkę, ale bardzo często Paulinkę zostawiała u swojego ojca, u pana Kazimierza. On też był niejako słomianym wdowcem, bo z kolei pani Wanda, mama Marzeny, też pracowała w Niemczech, więc pan Kazimierz zajmował się wnuczką. Natomiast Marzena wyraźnie odżyła. Była duszą towarzystwa, jeździła na różnego rodzaju imprezy, ładnie się ubierała, była wciąż bardzo młoda. Kiedy poznała Sławka, miała zaledwie 18 lat, to minęło parę lat, więc miała tych lat około 20. Wciąż była atrakcyjna, wciąż była pełna życia, wciąż chciała poznawać ludzi. No, jeździła wobec tego i korzystała z tego, że mąż jest za granicą. Nie ma tutaj mowy o jakichś mężczyznach, a na pewno nie była związana z nikim ze wsi, ale tu trudno się też dziwić, bo przecież w takich miejscowościach ludzie wszystko o sobie wiedzą i to, że kogoś ma na boku, że tak powiem, szybko by się rozniosło i mogłoby dotrzeć do Sławka, a wtedy ta taka wolność szybko by się pewnie skończyła, więc nie utrzymywała z nikim takich bliższych kontaktów, jeżeli chodzi o miejscowych mężczyzn czy też chłopaków. W tym też, myślę, momencie, kiedy Marzena korzystała z tej takiej chwilowej wolności,
chciała ruszyć w świat i faktycznie przekonała Sławka do tego, że ta prowincja, te małe miejscowości to już nie dla nich, że przeniosą się do Zamościa, a Zamość to już przecież potężne miasto. Wynajęli tam mieszkanie i w tym mieszkaniu zaczęli mieszkać, ale to wyglądało w ten sposób, że oczywiście mieszkała Marzena, natomiast sam Sławek wciąż przebywał za granicą. Od roku 2003 mieszkają w Zamościu. Marzena wtedy zatrudniła się w galerii handlowej. W tej galerii miała takie stoisko, pracowała na takim stoisku i sprzedawała torebki. I trzeba przyznać, że tej takie naturalne przymioty, a więc rzutkość, kreatywność, odwaga, chęć nawiązania kontaktów z ludźmi, no, powodowała, że rzeczywiście była obrotną sprzedawczynią, sprzedawała dużo towarów i, no, i cieszyła się uznaniem ze strony właścicieli. Też jakby bardzo dbała o siebie, często zmieniała fryzury, kolor włosów, ubierała się elegancko, no, można by powiedzieć, że nawet ekstrawagancko, i no, wzbudzała, powiedziałbym, takie duże zainteresowanie. Ona też, pracując w tej galerii, rozglądała się, czy znajduje takie zainteresowanie w oczach innych ludzi. I tu spostrzegła, że ma takie zainteresowanie, szczególnie ze strony Krystiana. Krystian pracował bowiem na stoisku obok. Był od niej o 2 lata młodszy, miał 21 lat, Marzena miała 23, ale stopniowo zaczęli na siebie zerkać coraz częściej, potem rozmawiać, a potem dosyć szybko już stali się parą, do tego stopnia, że Krystian wprowadził się do tego mieszkania Marzeny i obydwoje już w tym mieszkaniu byli. Kiedy na taki krótki pobyt z Niemiec przyjechał Sławek, bardzo szybko zorientował się, że coś jest nie tak, że w jego miejsce wskoczył jakiś inny mężczyzna. Zresztą Marzena tego nie ukrywała. Powiedziała mu, że pomiędzy nimi już koniec, że teraz prowadzi inne życie, no i po prostu ze sobą zrywają. Sławek bardzo mocno to przeżył, bo zrozumiał, że nie tylko jest takim rogaczem, ale jeszcze przecież był za granicą. Prysły te jego wszystkie marzenia o tym, że będzie miał dom, że będzie miał żonę, że będzie miał rodzinę. Mało tego, no przecież uznał, że cały czas przysyłał pieniądze, a Marzena się świetnie za te pieniądze bawiła. I o ile do tej pory faktycznie Marzenie wszystko wybaczał, wtedy się maksymalnie wkurzył, powiedział Marzenie, że wygarnął jej to wszystko, te wszystkie swoje rozczarowania, ten swój ból, a nawet zaczął jej grozić, że coś jej zrobi. Marzena odebrała to jako groźbę, pobiegła do prokuratury i złożyła zawiadomienie na Sławka o tym, że właśnie jej groził. Kiedy Sławek się wkurzył, wrócił do siebie, do tej miejscowości Boży Dar, no i tam zamieszkał z rodzicami. Marzena natomiast została w tym mieszkaniu razem z Krystianem. Przez pewien czas nic się nie działo. Prokuratura zaczęła się zastanawiać, co zrobić z tą sprawą, ale w sumie prokuratorzy doszli do wniosku, że żadnego przestępstwa w tym nie widzą. A potem stało się coś naprawdę dziwnego. Okazało się bowiem, że Sławek Marzenie wszystko wybaczył, albo nie chciał myśleć w ten sposób, albo też zależało mu na Marzenie tak bardzo, że postanowił do niej wrócić. Czy Marzena postanowiła wrócić do niego? Nawet pojechali razem do rodziców Sławka, do tego Bożego Daru. No ale pojechali we trójkę, dokładnie 15 lipca, to już był rok 2004. Pojechali wszyscy w odwiedziny. Pojechał Sławek, pojechała Marzena i pojechał Krystian. No, w jakim charakterze? Przypuszczalnie jako przyjaciela domu. No, był to dziwny związek,
Wygląda jednak na to, że Marzena przekonała Sławka co do tego, że Krystian tak naprawdę nie był dla niej partnerem, że był tylko kimś, kto wspólnie z nią mieszkał, że razem prowadzili gospodarstwo i przecież kobieta, która jest sama, no nie może sobie poradzić z różnego rodzaju rzeczami, więc Krystian jej po prostu pomagał i był dla niej przyjacielem. No, czy tak Sławek wierzył, czy chciał tak wierzyć? Mnie bardziej przekonuje to drugie. Wygląda na to, że po prostu Sławkowi, no to było po prostu na rękę, żeby w ten sposób odzyskać Marzenę. Niejako ukoronowaniem tego wszystkiego miała być duża impreza, która miała się odbyć 18 lipca 2004 roku już w domu Marzeny. Właśnie 18 lipca, ponieważ 18 lipca przypadała rocznica ślubu Marzeny i Sławka. W sumie zaproszono bardzo wiele osób, około 10. Tam był i pan Kazimierz, czyli ojciec Marzeny, pani Wanda, jej mama, był pasierb pani Wandy z pierwszego małżeństwa, byli znajomi, przyjaciele i na tę imprezę, na tego dużego grilla zaproszono także i no był oczywiście i Sławek, i Marzena, i był też Krystian. Przygotowano różnego rodzaju przekąski, dania gorące, przygotowano również grilla i rozpoczęła się impreza. Ale zanim rozpoczął się grill, wróćmy do początku historii, a więc pamiętacie tego człowieka, który znalazł zwłoki? No, od razu na pierwszy rzut oka było widać, że są to zwłoki mężczyzny, ponieważ zwłoki były nagie. Ten człowiek, a był to oczywiście Sławek, nie miał ubrania. Powiadomiono policję, przyjechali policjanci, zaczęli robić oględziny. Zorientowali się, że Sławek przypuszczalnie został zamordowany, że miał jakąś dużą ranę na głowie, a szyi ciekła mu krew. Ponieważ, jak mówiłem, to są wszystko bardzo małe miejscowości, więc bardzo szybko ustalono, że jest to właśnie Sławek. Policjanci wiedzieli o tym, że toczy się postępowanie w prokuraturze, że było tam zawiadomienie o przestępstwie i doszli do wniosku, że tym takim podstawowym krokiem, wersją śledczą, będzie to, że były to jakieś nieporozumienia rodzinne. Dowiedzieli się także od rodziców Sławka, że miała być duża impreza, że miał być to jubileusz czy rocznica zawarcia ich związku małżeńskiego i że był taki duży grill w domu rodziców Marzeny. Pojechali tam od razu, no, nie mylili się, ponieważ bardzo szybko w piecu odnaleźli zakrwawione ubranie Sławka i wtedy rozpoczęły się przesłuchania. Bardzo szybko z tych przesłuchań ustalono wersję, ustalono to, co tego wieczoru tam się wydarzyło. W zasadzie wszystko się rozpoczęło w momencie, kiedy ten grill już się kończył. Pan Kazimierz wsadził do samochodu swojego pasierba, odwiózł go do domu i wtedy w tym domu zostały cztery osoby. To była pani Wanda, to był Sławek, to była Marzena i to był Krystian. W którymś momencie pani Wanda zapytała swojego zięcia, czyli Sławka, czy napije się pysznego cappuccino. To od tego, żeśmy zaczęli nasz odcinek. Sławek faktycznie bardzo lubił cappuccino. Powiedział, że oczywiście tak. Nie wiedział o tym, że pani Wanda zrobiła rzeczywiście pyszne cappuccino, ale też dodała do niego środki nasenne. Sławkowi tak to cappuccino smakowało, że wypił je praktycznie jednym duszkiem, a potem zasnął w fotelu. W pewnej chwili obudziło go jakieś szarpanie, to szarpał go Krystian, mówiąc o tym, żeby się obudził, że muszą już jechać do Zamościa. Sławek w jakiś sposób doszedł do siebie, ale był taki półprzytomny. Zaczęli wychodzić z tego domu. Na podwórku Krystian podtrzymywał go jedną ręką,
a w drugiej ręce trzymał jakąś reklamówkę, której coś było. Kiedy już byli na podwórku, Krystian zamachnął się nagle tą reklamówką i z całej siły uderzył Sławka w głowę. No był to potężny cios, ponieważ w reklamówce w środku była cegła. Sławek się zachwiał, ale jeszcze walczył, próbował się bronić. No, młody mężczyzna, silny, miał szansę, gdyby nie to, że kiedy się przewrócił, podbiegła jego żona Marzena i zaczęła go kopać po głowie. Sławek upadł, był taki półprzytomny, leżał na ziemi. Krystian wtedy wyciągnął jeszcze jedno narzędzie zbrodni, a był to duży, budowlany gwóźdź. I ten gwóźdź wbił mu w szyję. Sławek nie miał szans. Umarł. Potem cała trójka, pani Wanda, która przygotowała cappuccino, Marzena i Krystian, zaczęli się zastanawiać, co dalej robić. W międzyczasie do domu wrócił pan Kazimierz. W momencie, kiedy odwiózł już swojego pasierba, on nie był wtajemniczony w to wszystko. Kiedy zobaczył trupa Sławka na podwórku, zaczął krzyczeć, zaczął szaleć, powiedział, co zrobiliście. I wtedy pani Wanda odpowiedziała, a na co miała czekać? Miała czekać na to, że zabije ją pierwszą. W każdym razie doszli do wniosku, że trzeba coś zrobić z ciałem. Rozebrali Sławka, przypuszczalnie po to, żeby uniemożliwić jego identyfikację, a potem wsadzili go do samochodu i wywieźli już jakieś 3 kilometry od tej miejscowości. W czasie przesłuchań, w czasie śledztwa Marzena i Krystian przyznali się do wszystkiego, złożyli wyjaśnienia. W sumie na początku pani Wanda, która przygotowała pyszne cappuccino, która była w jakiś sposób inspiratorką tego wszystkiego, dostała 15 lat, Marzena dostała też 15 lat, a Krystian dostał 25 lat. Potem obydwie panie, pani Wanda i pani Marzena, doszły do wniosku, że zostały pokrzywdzone, złożyły apelację do sądu, a sąd przyjrzał się sprawie jeszcze raz i doszedł do wniosku, że przecież była to skrupulatnie zaplanowana zbrodnia, taka w stylu, powiedziałbym, książkowym, kryminalnym, ze ścisłym podziałem ról, że Krystian został zwabiony, że celowo wybrano datę 18 lipca, a więc dzień ślubu, po to, żeby go uśpić jego czujność, że pani Wanda miała do odegrania rolę tej, która go uśpi. Pozostała dwójka miała go zabić, więc sąd doszedł do wniosku, że kara dla pani Wandy i dla Marzeny jest zbyt niska. I kobiety zamiast 15 lat dostały 25 lat. Sąd doszedł właśnie do takiego wniosku, że innej kary w takiej sytuacji być nie może. Nieudane małżeństwa to historia stara jak świat. No, często młodzi ludzie dochodzą do wniosku, że no, nie udało się, to szukamy szczęścia z kimś innym. Ludzie rozwodzą się w różny sposób. Niektórzy, jak się to określa, w sposób cywilizowany. Jeszcze inni walczą, jakby istota rozwodu staje się kanwą ich późniejszego życia. Niestety, często na tym cierpią także i dzieci. Można wybrać różną wersję. Oczywiście nie dotyczy to tylko ludzi młodych, dotyczy to starszych, a nawet już ludzi, powiedziałbym, w zaawansowanym wieku, bo zdarza się, że i po 70 dochodzi do rozwodów. Więc oczywiście tę opcję wybieramy my. Marzena wybrała opcję, powiedziałbym, atomową. Mogła rozwieść się w inny sposób. Niestety ten atom zdmuchnął także ją i całe jej życie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i oczywiście trzymajcie się.